Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, kochany widzu, skrzynka 10% Luxury cię wjeżdża. No jak dzisiaj nie trafię czegoś z tej skrzynki, no to naprawdę nie nazywam się wujak Kroko, tak? Zobaczmy, 11, nie wiem czy wspominałem, takich skrzynek oczywiście wrzuconych na tą bitwę, póki co 3 otwarcie za nami, nie ma totalnie nic, ale to już taki klasyczek, tak, zdążyłem się przyzwyczaić, oczywiście mam nadzieję, że ty się zdążyłeś przyzwyczaić, już no, że mogą u mnie, że tak powiem, tak zwane giveawaye występować i możesz sobie tak zwane skiny wygrać, starczy tylko, że zasubujesz kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawisz oczywiście łapę w górę pod filmem, komentarzyk napiszesz, na Discord dołączysz, masz tam swoją drogą, no fajny giveawaye też, do których możesz sobie dołączyć. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny przycisk, kod promocyjny, no i wpisujesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x, a ten kod daje ci 5% więcej do każdej wpłaty, możesz go oczywiście używać do woli, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, no i oczywiście dzienny bonus też sobie odbierać możesz, 4 koła, dało nam się zarobić tysiaka na tej bitwie, dostaliśmy tutaj max 750 do tego 50, tak mogę mówić w sumie do Gromaga. I tutaj Digelek, Hand Cannon, który oczywiście jest. O Jezus Maria, czekaj, nie chcę zaraz głupoty palnąć, ale jest to Digel z kolekcji Cobblestone do kontraktu na Dilorkę. Chyba tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie palnąłem głupoty, tak? Dobra, idziemy na bitwy. 11 koła na poprzednim filmie. Mogliśmy więcej wyciągnąć, tak? Gdyby, że tak powiem, odklejony kontrakt się nie zdarzył. To jest, tak jest, tak jest, tak jest. Dorzucamy skrzynkę Neptun, sztuka. Czekaj, bo ja w sumie aż tyle pęgi nie mam. No ale dobra, no jak już rzucam, no to nie będę przecież, wiesz. Czy Fronek zawsze miał taką drugą skrzynkę? Szczerze, nie wiem, nie pamiętam, ale podoba mi się to, że ta skrzynka jest taka droga, 400 zł, no to czuć pieniądz już, tak? Czuć pieniądz tutaj ewidentnie, tym bardziej, że ta bitwa 6200 zł kosztuje i jest to no, dosyć spory pieniądz do przegrania, więc jak nie wygramy tej bitwy, no to no nie powiem, że delikatnie przykro mi się zrobi, tak? 102 zł. Hiperbestia. Próbujemy dalej. N9, tutaj śliczna Doppler do trafienia, no ale no właśnie, no tylko póki co do trafienia, bo no, ciężko będzie ją dostać, tak? Tym bardziej, że tutaj, no CZ-ka jakaś, no rękawiczki spada. Przepraszam, co? 1000 zł? No ja się spodziewałem tutaj z 200, tak szczerze, 200-300 zł, tak strzelałem w te glowsy. Oj, tutaj Masterpiece'ik, a Masterpiece w tym momencie fajnie trzyma cenę, tym bardziej, że chyba ostatnio wyszła kolekcja nowa Overpassu, tak, wyszła nowa kolekcja Overpassu, więc te skiny stare, w sensie z tej starej kolekcji, z tego Overpassa, no mogą do góry pójść, tak, ale nie chcę też, tak powiem, rzucać słów na wiatr, bo nie jestem zorientowany, tak, i musiałbym zobaczyć, jak to wygląda, bo nie jestem też... Nie no, na pewno to jest kolekcja Overpass, bo ten Kałach wyszedł co... Z Overpassa tego z Monstera, nie? To graffiti czy coś takiego, nie? Dobra, bitwa wygrana, 3500 zł. No fajnie, fajnie. Udało nam się tutaj wyciągnąć fajną, sympatyczną sumę. Nie, czekaj. To tu się jednak coś złego wydarzyło. No jednak niesympatycznie, tak? Jednak niesympatycznie. 8500. Mądrze trzeba budżet rozdysponować, żeby zaraz wszystkiego nie stracić. Dlatego co, wjeżdżamy w skrzynkę gocza może, dwie takie, do tego jeden mace niech będzie, to jest dwa razy mergani też może wjechać, Hydrotus ze 3 może też, do tego Neptun w sztukach 3, wjeżdżamy również w skrzynkę knife, wjeżdżamy w skrzynkę gloves i wjeżdżamy w skrzynkę tą space vault. 5700 zł, koszt takiej bitwy 14 skrzynek, ale zrobię coś, czego zazwyczaj nie robię, czyli zrobię bitwę na 3 osoby i zobaczymy, jak taka bitwa, 5700 zł, 14 skrzynek w tej bitwie, no czuć pieniądz, tak samo, 5700,
pieniądz naprawdę spory. Zobaczmy, dwie skrzynki gocha na sam początek tutaj lecą. Pierwsze otwarcie, zobaczmy. To jest Fire Serpent, stary, no nie, no to są żarty, no. Nie wierzę. Ile ten Fire Serpent, przepraszam bardzo, jeszcze 2500. Ja nie mogę. Przypomnę, że skrzynka gocha kosztowała 500 chyba, nie? Powiem tak, żeby wrócić do tej bitwy, totalnie nie wiem, co musiałbym trafić. No chyba musiałaby jakaś Mostakosa wlecieć, no albo nie wiem, jakiś ładny tusik może z tej skrzynki Merganiego, no ale no właśnie, to się nie wydarzy, bo skrzynka Merganiego jest za nami. Czy Poseidon jaki? No Poseidon, tak szczerze, spada Poseidon i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to skombekować. No tylko właśnie, są trzy skrzynki Neptun, a co leci w skrzynce Space Vault? Szczerze, nie wiem, bo bardzo rzadko tu na tą skrzynkę. No ale jest to skrzynka chyba najdroższa w całej tej bitwie, no ale 3800 jeszcze tu spada. I to jest ten sam gość, co Fire Serpenta trafił. I w tych dwóch skinach, no gościu, no rozbił bank, tak? No nie ma co tutaj, że tak powiem, tego podważać. No jeszcze jakby ta klasa spada, to już w ogóle. Ale no dobra, zobaczmy, no. Żeby teraz to odbić, no to... No już by musiał naprawdę mocny skin wlecieć pokroju, nie wiem, może jakiś, no, znaczy no bez przesady, że jakaś Dragon Lore, tak? Tutaj tak naprawdę wystarczy coś za powyżej, czekaj, no 2500, 3800, no nie, no dobra, to musiałby coś potężnego wlecieć, bo Arnold jeszcze zdobywa tutaj kosę, no i powiem tak, no 2400, już ci 8500 zyskał, musielibyście coś za szóstkę trafić, stary, trafić szóstkę w lotka, żeby tą bitwę wygrać. No powiem tak, bardzo ciężko, że tak powiem, dalsze, że tak powiem, znaczy 3000, tak, to jest jeszcze sporo, skrzynki użytkowników, czyli moich kochanych widzów, bo dawno ich nie było, więc zobaczymy, co tutaj ugotowaliście. Skrzynka, powiedzmy, niech będzie od 100 i niech będzie do 300 i zobaczę sobie takie skrzynki, 20%, no to jest coś, co lubię, tutaj mamy dwie awupki. No i ten Safari Mesh, tak, Safari Mesh, na którego oczywiście 80% jest. No i powiem tak, 5 otwarć, 2 bupa, no profit, tak, dwa razy, znaczy dwukrotnie udało nam się zarobić to, co wydaliśmy na tą skrzynkę. 630 teraz, powiedzmy, że no delikatny minus, ale tutaj spadają dwie takie awupki, Containment Bridge i to jest 1350 zł. I powiem tak, że jeżeli... O! No i patrz, spada jedna, spada druga, 1300 zł. Jeszcze raz spróbujmy. No, tutaj jedna tylko niestety, więc to będzie otwarcie. Okej, okay, no aż na tak duży... Ej, czy ja znalazłem jakąś, kurczę, skrzynkę? No nie powiem, że zbugowaną, bo tracimy tak na... Ale tracimy minimum tak naprawdę, nie? Ole, ojejku, o Boś, co tu się stanęło? Co tu się wydarzyło? Ojejku, no powiem tak, te dwa otwarcie to ewidentnie tutaj nam wstrząsnęły. Nawet może 3. Ojejku, dobra. Odpuszczamy tą skrzynkę jednak. Jednak nie jest zbugowana, jednak wszystko działa, tak? Roxy AK-47. 124 zł. Kosztuje taka skrzynka. 20%. No tutaj Fuel Injector chyba tak naprawdę nas interesuje, bo Fire Serpenta ciężko będzie trafić. Zobaczmy, 620 zł. No jakby ten Fire Serpent spadł, to by było naprawdę wow. 560, jest to delikatny minus. Spróbujmy jeszcze jedną tutaj szansę dać. Ale ojejku, no właśnie, niestety tutaj Safari Mesh spada. No ale jest Fuel Injector i powiem tak, Fuel Injector to jest 400 zł. 530, więc tak jest to otwarcie na minus, nie podoba mi się to, ale właśnie, widzę tutaj skrzynkę 10%, a ja bardzo lubię skrzyneczki procentowe, ale to jest ty, tu jest 6% na Glocka, a na kosy 4% tylko, dobra, podpuszczasz mnie tą skrzynkę, patrz, dzień dobry i o to chodzi, jakby jeszcze tamten majonez spadł, ale powiem tak, widzu, tą skrzynką tak mnie podpuściłeś, że naprawdę... Dawno się nie czułem tak podpuszczony, naprawdę, 650 zł, a my ugotowaliśmy nóż, za ile on był? 3 koła chyba, nie? To nie jest wcale taki najtańszy nóż, no ten Gamma Doppler, no Gamma Doppler, naprawdę, o, piękne noże, piękne skiny, zobaczmy, mamy 1800, powiem tak, chyba powinienem wyjść po trafieniu takiej kosy, bo... 4% na nią było w teorii, tak? No 6% mieliśmy na tego Glocka, a ten Glock tak naprawdę nic tam nie... Okej, jest kosa, ale jest to Good Knife, a Good Knife... no wiadomo, dobra, chodźmy na kontrola. 2000 zł mamy, więc no ja bym tutaj zabawił się na tym właśnie trybie, gdzie możemy stworzyć własną skrzynkę
i wrzućcie oczywiście skiny, które nam odpowiadają. Coś takiego. No te 33% ostatnio trochę wciula lubi mnie zrobić, więc powiedzmy, że 40 sięgnamy zachowawczo i takie dwa skiny do skrzynki wrzucamy po prawej stronie, do tego dwa takie po lewej. No i zobaczymy, 650 zł koszt otwarcia takiej skrzynki i zobaczmy, czy 40%, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Otwarcie kolejne, to jest znowu, nie wiem, to niesamowite, ostatni raz. Nie rozmawiajmy o tym.